Missy Fu, czego byś się napił? Herbatę z mlekiem, proszę. Z dwoma kostkami cukru. Dobrze. A teraz mleko. I cukier. Dziękuję, kochana Lili. Proszę bardzo, kochany Missy Fu. Nie rozumiesz, że zejście na dół byłoby niebezpieczne? Ale ja tak bardzo chciałabym podróżować po świecie i odkrywać nowe rzeczy. Ale nie możemy, Fluffy. Bardzo przepraszam. Nic się nie stało, ale... Nigdy się nie zastanawiałaś, jakby to było? Nie, Fluffy, nie możemy. Zresztą czas na odpoczynek. Dobranoc, wyśpij się, Fluffy. Zobaczę, co tam na ziemi. Ojej, to wygląda jak świetna zabawa. Lili, muszę wracać do domu, inaczej tati będzie się martwić. Ale jutro też przyjdziesz na herbatę, Missy Fu? Oczywiście, że tak. Do jutra. Do jutra, Missy Fu. A teraz czas pozbierać zabawki. Do pudełka. La, 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 la. Oj, a co to był za hałas? To na pewno jakieś małe zwierzątko. Do pudełka! La, 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 la. Co to było? Bunię się! Muszę znaleźć coś, żeby się obronić. Może to? I do tego miotła. Wyjdź, gdziekolwiek jesteś. Nie boję się. Cześć! O, ale słodki konik! Nie, nie, nie jestem koniem. Jestem jednorożcem i nazywam się Fluffy. Jestem Lili. Chodź, pokażę ci mój domek, Fluffy. Podoba mi się twój kapelusz. Jesteś taki zabawny. To nie jest kapelusz, tylko garnek. Fluffy! Fluffy, gdzie jesteś? Fluffy! O nie, uciekł. Muszę go znaleźć, zanim będzie za późno. Spójrz, Missy Fu, ta chmurka wygląda jak królik. Ojej, to prawda. Tati, tati, mogłabyś napełnić ten koszyk marchewkami? Oczywiście, Lili. Tres, tris, tras. Na koszyk pełen marchewek nadszedł czas. Dziękuję. Ale się dziś śpieszy. Spójrz, tati, to jest różowa chmurka, ale dziwne. Gdzie? Gdzie? Nie widzę jej. Tati, mogłabyś napełnić go jeszcze raz, proszę? Tak, tres, tris, tras. Na koszyk pełen marchewek nadszedł czas. Lili, a po co ci tyle marchewek? Teraz nie mogę ci powiedzieć, Missy Fu. Bardzo się śpieszę. Tati, nie wydaje ci się, że Lili zachowuje się dziwnie? To prawda, Missy Fu. A tak właściwie, to przecież ona nawet nie lubi marchewek. To dziwne. Już jestem, Fluffy. Proszę. Niam, 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 niam. Ale dobre. Niam, niam, niam. Bardzo dziękuję, Lili. Niam, niam, niam. Niam, 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 niam. Koszyk jest naprawdę smaczny. Ojej, zjadłeś mój koszyk. Lepiej pójdę do kuchni i poszukam czegoś do jedzenia. Nie jedz nic więcej. Zaraz przyjdę. Spróbuję, Lili. Burczy mi w brzuchu, a to wygląda naprawdę pysznie. No dobrze. Nie ma to nic do jedzenia. Cześć!
Jestem księżniczka Chmurka. Ja jestem Tati, a to jest Missy Fu. A co tu robi księżniczka Chmurek? Niestety, uciekł mój jednorożec Fluffy i muszę go szybko znaleźć, zanim będzie za późno. Nie widzieliście go tu? Nie widziałam jednorożca, ale Lili zachowywała się dziwnie, prawda Tati? Kim jest Lili? To moja siostra. Teraz chyba rozumiem, po co jej były te wszystkie marchewki. Wiem, gdzie możemy ich znaleźć. Chodźmy. O nie, zaczął być głodny. Musimy się spieszyć. A co w tym takiego złego? Właściwie to nie rozumiem dlaczego, ale... Ale za każdym razem, kiedy schodzi tu na ziemię, zaczyna być bardzo głodny. I je, i je, i je. Drzewa, kamienie, wszystko, co tylko znajdzie. O nie, musimy znaleźć twojego jednorożca. Tak, jeśli nie, to może nawet zjeść dom. Nie zostawi za sobą nic. Biegnijmy! Lili! Lili! O-o! Szybko, Fluffy! Schowaj się! Ojej! A gdzie mój stoliczek? Przepraszam, Lili! Zjadłem go! Nic się nie stało, ale idź się schować! Przyszli po ciebie! To będzie dobre miejsce na kryjówkę! Spójrz, Lili! Wyglądasz świetnie! Prawie jak jedna z moich lalek! Nie ruszaj się! Nie będę! Spójrzcie! Ojej! Po stoliczku zostały tylko nogi! Fluffy! Fluffy! Gdzie jesteś? Lili! Cicho! Nie ruszaj się! Czy przypadkiem nie ukrywa się tu żaden jednorożec? Nie, nie, Tati, tu nie ma żadnego jednorożca. Ale jak go znajdę, to ci powiem. Lili? Ten pluszak jest nowy. Nigdy wcześniej go nie miałaś. Nie, nie, Missy Fu, po prostu go jeszcze nie widziałeś. Fluffy, wychodź! O-o! Odkryli nas, Lili! Lili, nieładnie tak kłamać. Bardzo przepraszam, ale on jest taki słodki. A ona taka urocza. Możemy ją zatrzymać? Nie, Fluffy, ona tu mieszka. A ty też nie możesz tu zostać, bo zjesz jej wszystko w domu. Ale ja nie chcę się z nią rozstawać. Ale tak sobie pomyślałam, że przecież mogą nas odwiedzać w naszym pałacu. Jupi, świetny pomysł!